Święta, święta, kurwo! Chodź, śmieciu! Połóż to, gówno! Dawaj tu, kurwo! Święta, święta! Chodź, na prawą rączkę teraz. Ja się schowam, Mateusz, do ciebie. Nie we mnie. Patrz, jak ty jest idiota. Święta, no, ale święta. Zobacz. Musiałem zadbać o świąteczną atmosferę. Ja pierdolę, no debil. Gaz. Naprawdę, ten liść, kurwa, był przepotężny. Marcin, ale ty nie jesteś poseł, brat, nie musisz tego robić. To jest debil. A ja myślałam... Znaczy, to już teraz rozumiem nawiązanie do świeczek. Ja myślałam, Marcin, że świeczki będziesz gasił gaśnicą. Nie, zadbałem o po prostu dobrą atmosferę świąteczną. Żeby kurwa wiedziała, że są święta. Marlo, to jesteś ty, że jesteśmy łatwopalni, ale to już jest przesada. Dostaliśmy potężny prezent od Marcina Najmana. Ale no tak wygląda człowiek, który przegrywa 3 walki w ciągu kurwa 2 gal. No to o czym możemy rozmawiać? Znaczy, Marcin, prawda jest taka, że że w taki sposób jeszcze nie przegrałeś, był bardzo zgodny. Prawda jest taka. Ja nie musiałem być w oktagonie, żeby wygrać. Że